Dobra ludziska, całą akcję zaczynamy najpierw z online. Udajecie się koło lotniska, nic nie zapisujecie. Wykorzystamy automatyczny uniwersalny zapis gry. Dokładnie to miejsce was interesuje, gdzie się znajduje. Okej, jak już wszystko macie, to udajemy się do fabuły, dzięki czemu nasza pozycja automatycznie w online się zapisze. To pierwszy ważny krok. Okej, do glitcha wykorzystamy Franklina, który zbierze 4 składniki do modowanego stroju w kratę z koszulką ekipy. Więc udajemy się po pierwszy składnik. Udajecie się dokładnie w to samo miejsce co ja, czyli pierwszy od prawej strony strój. Zjeżdżacie na pozycję 11 i kupujecie strój. Czas udać się po drugi składnik. Udajecie się do spodni. Kupujecie spodnie z pozycji 3. Mamy już 2 składniki, czas na trzeci składnik. Trzecim składnikiem są buty z naszej szafy. Buty nie mają pozycji, ale mają nazwę białe sportowe i zakładacie te buty. Czas na czwarty i ostatni składnik. Kupujemy maskę z pozycji numer 5. Dobra, mamy cały komplet i teraz, żeby wam wyszła koszulka ekipy i trzeba pozbyć się krawatu, no właśnie jak to zrobić. Użyjemy 2 kodów, pierwszy jest na nieśmiertelność, a drugi na latanie. I właśnie dzięki kodowi na latanie pozbywamy się krawatu. Teraz kierujemy się Franklinem na lotnisko, tam gdzie się znajduje szkoła latania. I dzięki, że pozbyłem się krawatu, wyjdzie mi strój w kratę z koszulką ekipy. Czasami się zdarzy wam, że mamy gwiazdki. Użyję kodu, by się policji pozbyć. Dodam jeszcze jedno, że znam wszystkie kody do GTA 5 na pamięć, więc dla mnie to drobnostka. I teraz, kochane dzieci, najważniejszy moment. Dobiegacie do schodów tam, gdzie ja, i zapisujecie grę. I teraz zamykamy grę. Po czym odpalamy grę na nowo. Robimy tak po to, by zniknął ślad, że byliśmy w online. Dokładnie tak odrodzimy się Franklinem przed szkołą latania. Teraz wszystko będziemy robić inaczej. Z góry mówię, że sam tą metodę opracowałem. Ustawiacie sobie teraz swobodny tryb celowania i idziemy do szkoły latania. Odpalamy pierwszą misję. Pomijamy samouczka. Rozpocznie się obliczanie, jak pokaże się nam już jeden, szybko włączamy options. Wchodzimy w online, potem w ekipy, sugerowane ekipy, wybieramy ekipę i zobacz członków, pokaże się wam lista graczy i wduszamy dołączy do gry. Chwilkę czekamy i wduszamy X, potem na drugim komunikacie kółko. Teraz wduszamy trójkąt i od razu options. I znowu online, ekipy, sugerowane ekipy, wybieramy ekipę, zbadaj ekipę, wyświetli się lista graczy i dołączamy do gry. I teraz jak się pojawi pierwszy komunikat, wduszamy tylko raz X, po czym czekamy 12 sekund, z góry mówię, że awatar nam nie zginie. Po 12 sekundach szybko naduszasz kółko i od razu options.
po czym wchodzisz na online Zagraj w Online i przechodzimy do sesji dla zaproszonych. Widzieliście playlista z Szkoły Latania przechodzi razem z nami. I teraz czekamy, aż odrodzimy się na lotnisku. Jak pokaże się nasz już awatar, to wduszamy najpierw kółko, a potem X. I w ten super łatwy sposób otrzymaliśmy strój w kratę z koszulką ekipy, czyli taki jaki ma kolor nasza ekipa, taki kolor ma ta koszulka. Kolejnym krokiem jest zapisać ten strój oczywiście tam, gdzie kupujemy maski. Dodam, że to jeszcze nie koniec tego glitcha. Brakuje kilku detali, które teraz dodam. Wykorzystamy misję z przygotowań do napadu na kasyno, by uzyskać oznakę FIP. Udajemy się do tablicy planowania, do środkowej tablicy. Na tablicy mamy zdjęcie Lestera, wduszamy tą misję. I teraz tak musi nam się pokazać nasz awatar w stroju federalnych. Dokładnie o ten strój chodzi, z góry mówię, że ta misja jest losowa i nie za każdym razem nam się pokaże awatar w tym stroju, trzeba wtedy powtarzać misję. Okej, teraz wzywamy sobie Terabajta i czekamy na niego. Na razie misję olewamy, interesuje nas tylko Terabajt. Udajemy się do Terabajta i wchodzimy do środka. W środku znajduje się szafa, z której teraz skorzystam. Wchodzę na stroje, potem na zapisane stroje i wybieram strój modowany i zakładam ten strój. Po czym opuszczam Terabajta. I dopiero teraz udajemy się na misję. Jak już zabiłeś wszystkich, to czas odebrać naszą nagrodę, odznakę FIP. Mają przeważnie jeden z agentów. I teraz mamy odznakę FIP na naszym stroju. Olewamy misję i udajemy się z powrotem do Terabajta. Standardowo wchodzimy do środka, kierujemy się do szafy i zapisujemy ten strój.
dopuszczany terabajta. Teraz to prość i zna wchodzimy na kreator i z powrotem na sesję dla zaproszonych. Jak widać odznaka znikła, lecz zapisaliśmy strój i odoczary Mary. Modowany strój w kratę z koszulką ekipy plus odznaka FIP, ale to jeszcze nie koniec, zaraz udam się na fabułę, by zmienić ekipę. Kolor koszulki jest czarny, a za chwilę się kolor koszulki zmieni. Na fabule zmieniam ekipę, bo jest szybciej i prościej. I z powrotem na sesję dla zaproszonych. Jak widać kolor koszulki się zmienił, jaka ekipa taki kolor koszulki i to by było na tyle z mojej strony. Easy go.